Szczęść Boże, dobry wieczór. Klaudiusz Pobudzin, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj naszym gościem jest publicysta, redaktor Stanisław Michalkiewicz. Szczęść Boże, Szczęść Boże. Panie redaktorze, to może przenieśmy się do Egiptu. Piąty dzień tak zwanych protestów, godzina policyjna, o co tam chodzi? No to jest dalszy ciąg jaśminowej rewolucji, która miała miejsce w Tunezji. Jeszcze się nie zakończyła, bo na razie tylko zakończył się pewien etap, to znaczy uciekł prezydent tunezyjski. Egipski prezydent Mubarak, sprawujący władzę tam od bodaj 30 lat, bo do 81 roku, na razie jeszcze nie ucieka. Przeciwnie, słychać, że otrzymuje wyrazy solidarności z różnych stron, a z innych stron otrzymuje pouczenia, co powinien zrobić, że nie powinien tam strzelać do demonstrantów i tak dalej. W jednym i w drugim przypadku charakterystyczna jest, i ja bym na to zwrócił uwagę, wyczekująca postawa wojska. Zwłaszcza w Egipcie to jest widoczne. Wojsko nie rusza demonstrantów. Demonstranci natomiast są aktywni, atakują gmachy publiczne, to znaczy budynek partii i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, co mnie nasuwa mi podejrzenia, że wśród demonstrantów jest bardzo dużo konfidentów policji, którzy w ten sposób chcą zniszczyć, podpalając na przykład budynek MSW, chcieliby zniszczyć archiwa i swój udział w tych różnych rzeczach. Dlatego, że trudno powiedzieć w tej chwili, kto za tym stoi, bo za mało mamy informacji, a ja w szczególności mam za mało informacji. Natomiast wydaje mi się, że bardzo prawdopodobny może być finał tej jaśminowej rewolucji, nie tylko w Tunezji, ale i w Egipcie, gdyby ona miała dalszy ciąg, gdyby reżim prezydenta Mubaraka się załamał, to może się okazać, że jedynym prawdziwym zwycięzcą tej rewolucji, tak jak w przypadku Iranu w 1978 roku, będzie jakiś radykalny ruch islamski, powiedzmy symbolicznie mówiąc dżihad albo Hamas, bo to jest, jak się wydaje, jedyna zorganizowana siła polityczna tam. Zarówno rządy prezydenta Tunezji, jak i rządy Hosni Mubaraka doprowadziły do politycznego wyjałowienia tej gleby tamtejszej. I jedyne zorganizowane siły polityczne są radykalne ruchy islamskie. I teraz, no, co się z tego wyłoni? Zarówno dla całego obszaru Północnej Afryki, dla Bliskiego Wschodu, dla polityki amerykańskiej, bo zwracam uwagę, że tam dwa interesy, albo trzy są zaangażowane w tym rejonie świata. Mianowicie, no, tradycyjne interesy amerykańskie związane z utrzymaniem bezpieczeństwa Izraela. Hosni Mubarak do tej pory przez 30 lat był amerykańskim pupilem. Na kroplówce Egipt amerykańskiej funkcjonuje, więc teraz byłoby dziwne, gdyby nagle coś musiało się bardzo ważnego stać, że Amerykanie by go opuścili. Jeśli chodzi, drugim takim państwem zaangażowanym politycznie w tym rejonie jest Francja z tym swoim kieszonkowym imperium w postaci Unii Śródziemnomorskiej. Myślę, że na szczycie, ubiegłorocznym szczycie w październiku w Deauville, tam nie zapadły żadne decyzje, no ale jakieś zielone światła, być może jakieś tam kiwnięcie głowami się odbyło i stąd zaczęło się od Tunezji. Zwracam uwagę, że tunezyjskie partie opozycyjne, które tam jakieś palce musiały w tym jaśminie maczać, rezydują w Paryżu. Oczywiście francuski wywiad o tym nic nie wie i tak całkiem pełny spontanny odlot i tak dalej. I jeszcze jedna rzecz charakterystyczna, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Zarówno w Tunezji, jak i w Egipcie demonstranci nie wysuwają żadnych konkretnych postulatów politycznych poza postulatem odejścia prezydenta. Rozumiem, że oni też, podobnie jak wojsko, przyjmują postawę wyczekującą. I to jest dla mnie wskazówka, że prawdziwy autor tych rewolucji, czy prawdziwy zwycięzca tych rewolucji dopiero się nam objawi. Czy to może być dżihad, pana zdaniem? Moim zdaniem tak, dlatego że jak powiedziałem, to jest jedyna zorganizowana siła, która dotychczas pozostawała w konspiracji, ale to nie znaczy, że jej nie ma. Właśnie dlatego i ona jeszcze się nie ujawnia, ponieważ widocznie nie chce, unika ostentacji. A dlaczego właśnie teraz?
No tego nie wiem, ale być może wie pan, jeśli Francja się zdecydowała na podkopanie proamerykańskich reżimów w Afryce Północnej, żeby łatwiej móc budować Unię Śródziemnomorską pod swoim przewodnictwem, no to oczywiście konsekwencje takiego zachwiania równowagi politycznej mogą okazać się dla Francji korzystne, ale wcale niekoniecznie. Przypomnę tutaj klasyka naszego, a mianowicie Lecha Millera, że prawdziwego mężczyznę się poznaje po tym, jak kończy, a nie po tym, jak zaczyna. A poza tym każda taka rewolucja ma swoją dynamikę, tak jak wojna ma swoją dynamikę. Wiadomo tylko, jak się zaczyna, a nie wiadomo, jak się kończy. Zwłaszcza, że tutaj, w tym rejonie świata, w państwach w tym rejonie świata, zresztą podobnie jak w innych rejonach, ostatnie słowo należy do armii. A armia jeszcze ostatnie słowa nie powiedziała. Także na razie obserwujemy ten proces rozwoju, ale on zakończenie może być zagadkowe. Panie redaktorze, przenieśmy się do Europy, a jak stosunki polsko-rosyjskie? Czy tak jak pogoda dzisiejsza? No, czy jeszcze zimniej? Wie pan, dzisiaj jest pogoda mroźna, więc stosunki polsko-rosyjskie rzeczywiście są podobne trochę, ale to jest proces ciągły. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że ta historia, najkrótsza historia stosunków polsko-rosyjskich, czy obecnego stanu stosunków polsko-rosyjskich, zaczyna się 17 września 2009 roku od deklaracji prezydenta Obamy, której wynika, że Stany Zjednoczone wycofują się definitywnie, przynajmniej w przewidywalnym okresie, z aktywnej polityki w Europie, co oczywiście zostaje zauważone zarówno przez Rosję, jak i przez Niemcy, strategicznego partnera Rosji. Bo to oznacza, że zarówno Niemcy, jak i Francja, które od 1990 roku wyznają, czy forsują doktrynę europeizacji Europy, a więc stopniowego takiego eliminowania wpływu Stanów Zjednoczonych na politykę europejską, co idzie, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rosyjskim, które też nie życzą sobie nadmiernej obecności Ameryki w polityce europejskiej, zwłaszcza gdyby ona przybrała postać dywersji wobec Rosji, a taką postać za prezydenta Busha przybierała. Tarcza antyrakietowa na przykład. Nie tylko tworzenie pasa takich państw emancypujących się od wpływów rosyjskich, mówię Gruzja, Ukraina, z którymi Polska sympatyzowała, cała tak zwana polityka jagiellońska prezydenta Kaczyńskiego była na taką sympatię skierowana. Więc oczywiście to rezygnacja, deklaracja prezydenta Obamy 17 września wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rosyjskim, otwiera nowe możliwości i strategiczni partnerzy z tych możliwości skwapliwie korzystają. Takim następnym etapem jest szczyt w Deauville w październiku, 18 października 2010 roku, w którym uczestniczy pani kanclerz Merkel, prezydent Mikołaj Sarkozy i Dmitr Miedwiediew, prezydent rosyjski. Na tym szczycie nie zapadają żadne decyzje, no ale jakieś tam ustalenia pewnie w rozmowie nieformalnej zapadły, bo odbywający się miesiąc później, 19 listopada, szczyt NATO w Lizbonie proklamuje strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Polska jest członkiem NATO, więc siłą rzeczy w tym strategicznym partnerstwie musi brać udział. Jaki udział? No, nie trudno się domyślić, że nam w tym strategicznym partnerstwie Rosja-NATO przypada zadanie pojednania z Rosją, ze wszystkimi tego konsekwencjami. A Rosja, niezależnie od tego, jak u nas różni ludzie to rozumieją, bo takich ochotników do pojednania z Rosją objawiło się całkiem sporo w maju ubiegłego roku, zaraz po katastrofie smoleńskiej, adresy różne takie hołdownicze były podpisywane przez całe, że tak powiem,
no, stada autorytetów moralnych i różnych ochotników, ale Rosjanie mogą to rozumieć po swojemu. I premier Tusk boleśnie się o tym przekonał, w jaki sposób Rosjanie mogą rozumieć pojednanie. Jako kandydat na przyjaciela Rosji został przeczołgany profilaktycznie. Nie dlatego, żeby to było konieczne, ale no dlatego, żeby znał właściwe proporcje. I premier Tusk, który myślał, że jak tupnie nogą i powie, że raport MAK w obecnej postaci jest nie do przyjęcia, to Rosjanie natychmiast wyjdą mu naprzeciw i raport MAK-u uzupełnią. Tymczasem Rosjanie tupnęli jeszcze mocniej i premier Tusk zrozumiał, że to tupnięcie rzeczywiście ma większy ciężar gatunkowy niż jego potupywanie i oświadczył pokornie już, że raport MAK właściwie jest do przyjęcia. No tam wymagałby trochę uzupełnień, ale deklaracja wicepremiera Iwanowa ostatnia pokazuje, że nawet i na to nie może liczyć, chociaż przypuszczam, że jeśli jakieś decyzje co do losów premiera Tuska nie zostaną podjęte, to będzie mógł liczyć na jakąś nagrodę pocieszenia od Rosjan, bo oni potrafią być bardzo tacy... Kanclerz Schröder. Ach, tak, nawet bardziej. Jak najczulsza matka potrafią się zachować jak chcą. Naprawdę gama zachowań jest bardzo rozległa i myślę, że jeśli, jak powiadam, żadne decyzje co do losów premiera Tuska nie zapadną, to przed wyborami może liczyć na jakiś prezent od Rosjan. Co, że trochę poluźnią obroże? Nie, że mu zrobią jakiś prezent w tym, co mu, na czym mu bardziej bardzo zależy. Pozwolą mu na jakiś taki niegroźny dla Rosji triumf, który on już PR-owo zdyskontuje tutaj na wewnętrznej arenie politycznej. Mówię, w odpowiednim momencie przed wyborami jesiennymi. Panie redaktorze, właśnie w tym roku są wybory i widzimy, idzie do góry SLD. Nie trudno się było tego domyślić z dwóch powodów. Po pierwsze, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Na tej wyniszczającej wojnie Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską, czy odwrotnie Platformy Obywatelskiej z Prawem i Sprawiedliwością, ktoś korzystać musi. Więc dlaczego nie SLD? A po drugie, myślę, że wie pan, Francuzi mają takie przysłowie, że on revient toujours à son premier amour. Zawsze wraca się do pierwszej miłości. Pierwszą miłością sił wyższych, które tak naprawdę rozdają karty na politycznej scenie polskiej, czyli tajnych służb z wywiadem wojskowym na czele. Pierwszą miłością było zawsze Sojusz Lewicy Demokratycznej, bez względu na to, jak się nazywał. Jak się ta partia nazywała w przeszłości? Czy to była Polska Partia Robotnicza, czy Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, czy Sojusz Lewicy Demokratycznej? To była zawsze pierwsza miłość rozwiedki. W związku z tym myślę, że tu się nic nie zmieniło, a jeśli się nawet coś zmieniło, to się zmieniło niewiele. Także nie zaskakują mnie rosnące notowania sondażowe Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo to już się objawiło nie tylko w sondażach, ale w wyborach prezydenckich całkiem ładny wynik. No i w tej chwili Sojusz Lewicy Demokratycznej najwyraźniej dogania Prawo i Sprawiedliwość, stając się trzecią co do wielkości, znowu wychodząc na trzecią co do wielkości polityczną siłę w Polsce, a być może, jeśli nic się nie stanie dziwacznego czy okropnego dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, może się zrównać z Prawem i Sprawiedliwością w sondażach, co oczywiście będzie miało swój ciężar gatunkowy i swoje polityczne znaczenie. Kosztem Platformy? Kosztem Platformy Obywatelskiej, która wtedy byłaby zmuszona do podzielenia się władzą, czy i w ten sposób Sojusz Lewicy Demokratycznej włożyłby nogę w drzwi już nie tam do jakichś przedsionków władzy, tylko do prawdziwej władzy. To oznaczałoby to, krótko mówiąc, zacieśnienie kontroli tajnych służb nad Platformą Obywatelską, która zawsze była traktowana w kategoriach, myślę, mniejszego zła. Czyli za dużo władzy Platforma ma, zdaniem Platforma dysydentów. Platforma nie ma żadnej władzy, tyle tylko, że próbuje ją odzyskać. Premier Tusk próbował tę władzę sobie tam, jakiś zakres władzy wywojować.
Ostatnio też próbował, ale jest blokowany również we własnej partii, co stanowi nową jakość, bo dotychczas czegoś takiego nie było, a w tej chwili pan marszałek Schetyna wyraźnie zaznacza swoją autonomię polityczną w Platformie Obywatelskiej, co już jest dla premiera Tuska jako przewodniczącego partii dotychczas niekwestionowanego pierwszym poważnym ostrzeżeniem. Jest wojna? Jeszcze nie ma wojny, ale może być. To jest tak, panie redaktorze, jak w tym dowcipie o dwóch klasztorach, męskim i żeńskim, które naprzeciwko siebie stoją przy jednej ulicy. Nie ma w tym nic złego, ale może być. Nie znałem tego kawału. To na domysł. Natomiast są pewne sygnały, tak? Wypowiedzi Grzegorza Schetyny, to co premier Tusk proponuje z tą ustawą dotyczącą spółek Skarbu Państwa. Pretekstem, czy takim momentem, w którym się ten konflikt, czy ta różnica zdań objawiła, to było to stwierdzenie pana marszałka Schetyny, że premier Tusk za późno zareagował na raport MAK-u i tak dalej, ale to myślę, że to jest pretekst, bo zasadniczym powodem tutaj nieporozumienia czy konfliktu jest propozycja nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Ta ustawa w ogóle jest bardzo dobrym barometrem sytuacji politycznej w Polsce. Jeśli ta sytuacja się komplikuje, to objawia się to w postaci licznych nowelizacji tej ustawy, bo ta ustawa precyzuje zakres wpływów poszczególnych powiedzmy sobie sitw w łonie dyrektoriatu tajnych służb rządzącego Polską wpływu na poszczególne segmenty, kluczowe segmenty gospodarki. Czyli konfitury malinowe. Tak. I w tej najnowszym rządowym projekcie nowelizacji premier Tusk zaproponował, powołanie komitetu nominacyjnego, który rekomendowałby kandydatów na stanowiska rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. No to już i premier miałby to zatwierdzać, w związku z tym to jest rzeczywiście sięgnięcie w rejony zastrzeżone dla sił wyższych. I stąd pan marszałek Schetyna, o ile pamiętam, to od września jakoś ten projekt trzyma w zamrażarce, co oznacza, że sytuacja jest rzeczywiście, sprawa jest poważna i sytuacja jest poważna. Panie redaktorze, jesienią wybory parlamentarne. Pan już ma jakieś prognozy, jakieś coś doświadczenie panu podpowiada, nos publicysty, polityczny? Nie, czy jeszcze za wcześnie? Nie kusiłbym się o prognozy. Powiem tylko tak, że sytuacja przedwyborcza, czy ten punkt wyjścia, ten punkt startowy i pozycja poszczególnych ugrupowań do tych wyborów stających zależy od tego, jakiej treści kompromis zostanie zawarty w łonie sił wyższych i kto zostanie wytypowany na gwaranta interesów, które będą przedmiotem tego kompromisu i kto będzie notariuszem. Ten wygra te wybory po prostu. No tak, bo już widać te konflikty Balcerowicz, Bielecki-Boni, tak? To jest jeszcze odrębna sprawa, bo tutaj rządowi zabrakło pieniędzy i szuka gdzie może. Między innymi postanowił obciąć o 5% odsyp idący dotychczas dla otwartych funduszy emerytalnych. W skali rocznej to jest około 7 miliardów złotych, ta 5-procentowa różnica. Mówię o aktualnej wysokości prowizji, jaką otwarte fundusze emerytalne z tego biorą, 3,5%. I tak skromnie, bo kiedyś miały 10. W związku z tym kryzys jest, to wszyscy musimy oszczędzać, OFE też muszą oszczędzać. No ale po 7 miliardów złotych, nawet jeżeli one się dzielą między wszystkie fundusze, to też warto się schylić. Tym bardziej, że nie sam przecież pan profesor Balcerowicz w tym bierze udział, ale również inne środowiska są zainteresowane w tym, żeby jakiś udział w tych 7 miliardach złotych mieć. No i stąd walka klasowa się zaostrza, jak mówił Józef Stalin, w miarę postępu socjalizmu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, naszym gościem był redaktor Stanisław Michalkiewicz, publicysta. Dziękuję bardzo za tę ekspertyzę i ciekawą rozmowę. Szczęść Boże, zapraszam na poniedziałek na Polski Punkt Widzenia. Dobranoc.